Czwarty Matej Żagar. Kask czwarty? Przepraszam, to czwarty kask żółty Matej Żagar. Kto tutaj byłby najlepszy dla Jarka? Ja boję się, że Jarek w tej chwili jest już w takiej formie, jest tak rozpędzony, że tutaj rywale, którzy nie dojdą, nie ma to w zasadzie chyba większego znaczenia, aczkolwiek podejrzewam tutaj niespodziankę. Chyba finaliści z Bydgoszczy. Emil Sajfudinow i Matej Żagar, ale mogę się mylić. Nicky Pedersen, tak jak mówiłem od samego początku, też ma duże szanse. Patrzymy, drugi półfinał w Göteborgu. Sajfudinow, Finden, Nicky Pedersen i Żagar. Ach, spóźnił start Żagar. Gdzie on tam patrzył, że wyjechał tak późno? Finden przewraca się. Proszę Państwa. Mój Boże, chcieliśmy, żeby już było tutaj spokojnie. Wykrakaliśmy troszeczkę z tym fruwaniem motocykli. Niestety, no źle się to ułożyło. Poszli do końca, poszli na całość. Poszli mechanicy, zobacz, mają cały stadion do przebiegnięcia. Leży Wolfinden, co nas bardzo niepokoi. W tej chwili próbuje podnieść się już na kolana. Leży Nicky Pedersen, biegną mechanicy. Ale Wolfinden chyba jest wstał, Wolfinden. Tak jest, a więc Wrocław szybko odetchnął. Szybko. Wielka Brytania odetchnęła. Co jest z drugim zawodnikiem? Chcielibyśmy zobaczyć powtórki, co tam się dokładnie wydarzyło. Milczy cały stadion ulewi. Spoglądam do parkingu maszyn, chyba jest wołany ambulans, proszę Państwa. Czekamy na jakąś decyzję. Zerwał ten pokrowiec ze swojego kasku, ale on za chwilę będzie znowu potrzebny. Cisza z tonowanym głosem, również tutaj speaker na stadionie ulewi. Wolfinden wraca informuje o własnych nas siłach do parkingu, to jest dobra wiadomość. Proszę pana. Podniosł mnie sobie Wolfindena, nie odpuścił. No i wjechał w Nickiego. Wjechał w Nickiego troszeczkę, może za szybko o to mówię, ale troszeczkę przesadził, tak? Ale na podniesionym kole, może nie do końca to kontrolował. Może tak, tutaj wpadł jakoś kolejne, zahaczył o Nickiego. Źle to wygląda. Ale zobacz, dobre zimowe wytrenowanie, przygotowanie gimnastyczne. Wydaje się, że Nicky Pedersen tutaj obronił się bardzo dobrze. Przynajmniej robił wszystko, co tylko mógł, żeby ewentualne skutki tej kolizji i ewentualnie odniesionej kontuzji były jak najmniejsze. Tutaj jeszcze ratował się do samego końca, tutaj wysiadka, doświadczony Duńczyk, lot w powietrzu, no i jakże mocno biją serca w Rzeszowie, proszę Państwa, w tym momencie, bo wiemy, że Toruń się smuci, jest, Nicky zdjął kask, proszę Państwa, trzyma się za dłoń, to jest stan odwieczny. Jaka jest decyzja arbitra, Pawle? Czy Jim... Nie.